Dzisiaj śniadanko takie trochę skromniejsze niż zwykle, bo w lodówce już bieda i trzeba się wybrać na jakieś zakupy małe. Więc tutaj mam jajecznicę z jednego pomidora, trzech jajek i dodałam do niej jeszcze troszkę parmezanu. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, że przecież ja mogę, a wręcz powinnam jeść ogórki kiszone, bo są zdrowe, są bardzo dobre na jelita. No i wcinam sobie już tutaj jednego, a tutaj jeszcze dwa na mnie czekają, no i kawka. Róża podobno jest półprzytomna. Czy ona śpi? Idę do nich. Ej, ale jest zimno. Przed chwilą bluzę założyłam. Cześć! Jak było? Było! Było? Gdzie ty byłaś z tatą? Tatą? Co to było? To no, ona jest nieprzytomna. Nie kontaktuje. Tak? Zasnęłaś prawie, no aż ma odciśnięte na bójce. Idź się przywitaj z Maksem, szybko. Okej, hej! Pokaż, co kupiłaś. Wódki jej kupiłaś? No. Dwie pary? Pokaż. No. Zaraz będziemy oglądać. Co masz ten paragon? No, no. Lepszy. Ale przymierzałeś? No, jak się nie spodobają, to nie możesz wymienić. Dlaczego? To nie ty bierz, musisz. Aha. Ja się podobała, ona sama wybierała. Tak? Róża sama sobie buty wybrałaś? No. Skakuj do domu. No, pokaż mi, co kupiłaś. Mówisz, ona mówi, kupiłam coś. A co to jest? To ja? Pierwsze, co sobie Róża, zobacz, co kupiłaś. Pokaż. Otwórz. Chodź, obejrzymy. Ale ty jesteś wymęczona, co? Zobacz. Pokaż mamie. Jakie śliczne adidaski. Piękne, z księżniczkami Disneya. Jejku, jakie już duże buty, co? No. Ja nie mogę, nie będą za duże? No nie. A one się świecą? To numer większy, co ty miała. One się świecą. Świecące to są. No tak. Wow. Super. O, ale piękne. Ej, ja też takie chcę. Co? Ja też takie chcę. Ja to sobie takie róża, same kupię. Nie, Róża może ci pożyczyć. Jasne. Róża, mama może sobie takie same kupić? Dobra, i środki masz ten. Ale duże są. No to już ten, ale jaką drogę. To są tylko numer większy niż ta, co ma na nodze. Jedno, na niedługo będzie miała stopę jak ja. Numer większy to są tylko? Nie no, weź jeszcze zostaw, bo ten. Jak się okaże czasami, że wiesz. No to załóż, jest ciągle są dwa, to tylko numer większy. No albo jakby się zepsuły, nie? To warto zostawić. Dwie pary, bo wiedział, że ja to nic nie zepsuła. Ile one tu kosztowały? Pokaż. Które 20? Aha, to Disney. Ale 33. Ale te białe to ja bym też takie chciała. Takie z księżniczkami to nie, ale białe tak. Dobrze, tatuś idzie. Tak? Tatuś przyniesie mojej swoje rzeczy. Mhm. Nie? Chcesz mój prezent? Twój prezent? Mhm. Czyli buty to nie był dzisiaj prezent. Dwie pary. To te buty to są rzeczy pierwszej potrzeby. No ja wiem. A jaki prezent byś chciała? Jaki prezent? Prezent. A jaki prezent? Prezent. To ty z mamą coś znajdź, tak? I mama zamówi, a tata zapłaci. Ona jest zmęczona, jakie oczka takie ma maślane. Nie wolno padać. Ojejku. W pociągu była też akcja. Tata, tata, toalety. Tak jak wtedy jechałam z nią do Birmingham i dosłownie, ja nie wiem, chyba z 10 razy byliśmy. Cały czas wołała specjalnie, bo wiesz, tam się drzwi zasuwały, nie, to przecież tam super było. Nie, no tylko raz. Ale siusiała? Co? No. No jasno, że tak. No wtedy w ogóle chyba tylko raz, a potem już tylko cyrki robiła. No. Czekaj, ten, no patrz, nie założę te buty. MC? Chodź tutaj, zaraz dojdzie na chwilkę. Zaraz mama coś przygotuje, tak, do jedzonka. Niuńka jest półprzytomna. Obejrzysz sobie baję teraz, tak? Mi się wydaje, że na zaśnie. I już ci coś szykuje, już. Wracałeś do Maksa. Maksa spotkałeś po drodze? Na początek nie wiedziałeś, że o, wszystko przyniosłaś? Dobra, dzięki.
Słuchajcie, ja w ogóle nie wierzę, nie? Ja tutaj do was gadam od jakichś 10 minut, myślę, że co najmniej. I właśnie zorientowałam się, że nie odpaliłam nagrywania. Nie wierzę. Coś mi się tutaj stało i kurczę, nie wiem co to jest, czy się ugryzłam, czy się czymś drapnęłam. Jaki kot znowu? Biały? Czarny tym razem. Nie, ja tu zwariuję z tymi kotami. A naszej kocicy nie ma dzisiaj znowu, nie widać jej. O, proszę, a propos kotów. Złaś mi z tego stołu, ale już. O, nie, Max chce być teraz głaskany i koniec. No chodź tu do mnie, chodź. Chodź. Jak Max chce być głaskany, to trzeba go głaskać i koniec, bo Max sobie tego życzy. Ale się tutaj, kurczę, drapnęłam, no masakra. Dobra, słuchajcie, więc tak, ja będę sobie dzisiaj gotować jakieś jedzonko. No i opowiem wam to, co już opowiadałam, tylko nie włączyłam nagrywania. Więc, no Max, bierz mi ten, o, jeszcze tutaj tyłek najlepiej pop... No, oła! Chowaj te pazury. Weź go, weź go, weź, weź tą dziećkę naszą, bo tu... Nie chcę iść. A, postawiłam sobie kamerkę na stojaczku i mogę teraz do was mówić. Łukasz wczoraj wziął małą na noc do siebie, a ja zamiast położyć się spać o jakiejś przyzwoitej godzinie i w końcu odespać, no to poszłam spać o drugiej chyba. I spałam, zaraz wam powiem ile, 7,5 godziny, czyli jak dla mnie za krótko. No i się nie wyspałam, bo wiecie, poprzednie noce też takie były średnie, Róża trochę czadu dawała, nie chciała spać. Oczywiście u Łukasza spała jak zabita, jak kamień, do godziny 10 chyba, także super, nie? To jest w ogóle cudowne, u mnie źle śpi, a później idzie do niego i przesypia 12 godzin. Ja tego totalnie nie rozumiem. Piję drugą kawę. Ostatnio... Słucham? Nie, nie możesz kawy. Kakałko co najwyżej. Właśnie to już jest drugi raz, jak piję drugą kawę i jest mi okej. Nie powoduje ta kofeina żadnych ataków paniki, żadnych stanów lękowych, więc naprawdę pod tym względem jest mi dużo lepiej. I w ogóle ostatnio nie zdarzały mi się spadki cukru. Ostatnio, no w sumie od 3 dni widzę jakąś taką naprawdę sporą poprawę. I bardzo mnie to cieszy. Zauważyłam, że jeżeli jem bardzo mało węglowodanów, to po prostu nie mam takich spadków. Ale ja jestem zamulona, no nie mogę, no. Ojej, ale teraz w ogóle piękne słońce wyszło na wieczór. Wczoraj Łukasz zadzwonił do mnie, jak był w pracy, bo ktoś mu powiedział o fajnym miejscu, które jest w pobliżu. I przysłał mi kod pocztowy, żebym sprawdziła w internecie, co i jak. No i okazało się, że tutaj jakieś dosłownie 10 minut drogi od nas mamy jakiś taki park rozrywki. Nieduży, nie taki jak ten, w którym byliśmy, ale ogólnie całkiem spoko dla dzieciaków. Dla Róży i Dawida na pewno fajny. Chociaż ty, Dawid, też lubisz takie bardziej ekstremalne już, nie? Przejażdżki. Dla Bartka to raczej tak średnio. No bo on to takie zdecydowanie hardkorowe lubi, więc nie wiem, czy Bartek chciałby pojechać, bo nawet się ich nie pytałam. Bo najpierw stwierdziłam, że pojedziemy wszyscy, a później stwierdziłam, że jednak chciałabym ten czas, kiedy on będzie miał Różę, wykorzystać na to, żeby nadrobić sobie zaległości w pracy. W ogóle jeszcze wczoraj dostałam zlecenie i trochę mi się tego wszystkiego skumulowało. No i stwierdziłam, że no niestety, najpierw praca, potem przyjemności i odpuszczam sobie. No i myślałam, że Łukasz pojedzie albo sam z Różą, albo weźmie też Dawida. Pojedziemy. Kurczę, nie wiem. Wiesz, nie pamiętam nazwy. Treasure Island? Chyba tak. Oni w ogóle mają tylko Facebooka i na stronie Google Maps są zdjęcia. Nie mają żadnej nawet takiej strony internetowej. Ogólnie powiem wam, że dziwne, tak. Ciężko mi było coś znaleźć na ten ich temat. I chyba Instagrama też nie mają. Wyszło tak, że Łukasz stwierdził, że nie jedzie, bo pogoda była rano kiepska. To znaczy nie padało, było ogólnie okej, ale było dość zimno. A to jednak, wiecie, no kilka dobrych godzin byliby na dworze. Później pogoda się nagle poprawiła i stwierdził, że jedzie do Worcester kupić Róży buty. Bo już tak od dłuższego czasu planował.
Potem stwierdził, że jednak nie jedzie, że tutaj ją weźmie do parku na taki fajny plac zabaw. Kiedyś nagrywałam na tym placu zabaw zresztą. Pewnie niedługo też się wybiorę. No a ostatecznie pojechał do tego usta i tak jak widzieliście, buty kupił. Także plany były zmieniane 10 razy. Pewnie innym razem sobie pojedziemy do tego parku rozrywki, jak już pogoda będzie taka, wiecie, trochę lepsza, dużo lepsza. No i Róża jest teraz wykończona. Nie chciała się bawić nawet, chciała, żeby jej włączyć bajkę i teraz leży przed telewizorem i wydaje mi się, że może zasnąć. No najwyżej będzie miała drzemkę, no trudno. Dużo kilometrów zrobiła na tych małych szkidkach, więc ma prawo być zmęczona. Ja dzisiaj będę sobie gotować keto obiadek i zobaczymy, czy będzie tylko na dzisiaj, czy na jutro też. Chłopaki mają jeszcze burgery, więc dla nich nie muszę robić nic i nie wiem, co jeszcze będę dzisiaj robić, no powiem wam, że naprawdę nie wiem, jakiś taki mam zamulony dzień. Najchętniej walnęłabym się na łóżko z książką albo z audiobookiem i leżała i nie robiła nic, tylko czytała albo słuchała. A moje książki, te, o których wam wspominałam, jeszcze nie przyszły i podejrzewam, że to może potrwać jeszcze tydzień, dlatego że dopiero wczoraj dostałam wiadomość, że one zostały wysłane, a że są wysyłane z Polski, także myślę, że tydzień trzeba liczyć. Ja dla siebie kupiłam 3 książki i jeszcze wzięłam książeczki dla Róży i powiem wam, że w sumie trochę żałuję, że kupiłam sobie te książki, mimo że ja książki kocham, jak wiecie. Ale naprawdę tak się zajarałam tymi audiobookami, że słucham w każdej wolnej chwili. Nawet nie tyle w wolnej, bo słucham przy sprzątaniu, przy robieniu jakichś tam, wiecie, normalnych rzeczy. I to jest naprawdę genialne. I już w tym momencie słucham 3. audiobooka, więc powiem wam, że no ja w tym miesiącu wydaje mi się, że 10-15 audiobooków przesłucham raczej. Ja w ogóle myślałam, że Róża wróci troszkę później. Jeszcze chciałam wyskoczyć z Dawidem na zakupy. No ale może pójdziemy sobie jutro. Bo no w sumie mogłabym ją zabrać, ale ona już jest teraz tak zmęczona, że pewnie bym musiała ją wsadzić do wózka i w tym wózku by zasnęła. No dobra, w każdym razie mam teraz chwilkę, bo ona ogląda bajkę i nie jest zainteresowana totalnie niczym innym, jest naprawdę półprzytomna. Więc stwierdziłam, że nagram takie szybciutkie jakby Q&A, no może nie Q&A, tylko filmik z odpowiedziami na wasze komentarze. Dlatego, że pojawiło się kilka komentarzy takich, jeden jest dziwny, jeden zawiera pytanie. Esterka, powiedz proszę kilka słów o paznokciach, ja raczkuję w tym temacie, mianowicie nurtuje mnie to, czy trzeba robić przerwy co jakiś czas w nakładaniu. Z tego co widzę, ty masz zawsze naklejone, bardzo mi się to podoba i też chciałabym robić tak, że zdejmuję jedne i naklejam następne. Jak to się ma do kondycji naturalnych paznokci? Ty, weteranka naklejania, będziesz wiedziała o tym najlepiej. No więc słuchajcie, ja noszę paznokcie sztuczne non-stop od chyba 8 lat. 9, 10, jejku, naprawdę ja nie wiem, ale ja mam praktycznie paznokcie ciągle zrobione. Teraz przyklejam sobie te tipsy, bo to jest szybkie, jakoś tak mi się, wiecie, spodobało. Jest to szybkie i wygodne, też tanie. Natomiast kiedyś robiłam sobie paznokcie przedłużane żelem, akrylem, akryloželem i na to nakładałam hybrydę. I moje paznokcie wyglądały ok, mimo że nie zdejmowałam ich w taki sposób, w jaki powinnam, ale słuchajcie, moje paznokcie są ok, dlatego że ja mam ogólnie mocne paznokcie. One są mocne, grube i bardzo szybko rosną. Tak samo zresztą jak moje włosy. Nie wiem, ile teraz noszę te paznokcie, ale już mam na nich naprawdę taki spory odrost. A te paznokcie też mi się bardzo dobrze trzymają, więc no u mnie to tak wygląda. No ale myślę, że jeżeli ktoś ma słabsze paznokcie i robiłby tak jak ja, no to by te paznokcie mogły wyglądać naprawdę nieciekawie, także naprawdę nie sugerujcie się tym, jak to jest u mnie, bo no ja tak mam, że moje włosy i paznokcie naprawdę ciężko zajechać. I tutaj mamy kolejny komentarz. Z czego ty utrzymujesz całą rodzinę? Te wyświetlenia nie są wysokie, masz jeszcze jakieś zajęcia? I 3 znaki zapytania, to chyba ktoś był bardzo ciekawy. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestie finansów, pieniędzy, to ja jakoś nigdy nie robiłam z tego większej tajemnicy, wręcz przeciwnie. Mówiłam, jakie są koszty życia w Anglii, ile płacę za dom, mówiłam też, na czym zarabiam. Może nie mówiłam dokładnych kwot, dokładnych na przykład stawek i tak dalej, ale wielokrotnie mówiłam na temat swoich zarobków. A na przykład rok temu mówiłam wam, że zakładam kolejnego bloga, na którym też chciałabym zarabiać, ponieważ no, jest to naprawdę fajny zarobek i też łatwy. Wiecie co, nigdy nie robiłam z tego tajemnicy, ale w pewnym momencie zauważyłam, że im więcej mówię, im więcej szczegółów na temat zarabiania zdradzam,
tym większy hejt pojawia się. I zazwyczaj ten hejt wygląda w ten sposób, że ktoś mi pisze, że ja się utrzymuję z benefitów i że mam iść do pracy, zamiast okradać państwo. Tego typu rzeczy. Tego typu komentarze też pojawiają się pod filmami, gdzie kupię sobie coś drogiego. No, nie ukrywajmy, ja tutaj naprawdę sporo rzeczy kupuję, bo ja też sporo rzeczy nie miałam. W najbliższym czasie też będę sporo rzeczy kupowała. Wiecie, niestety widać tą taką zawiść. Nawet jak na przykład zrobię jakieś większe zakupy spożywcze, no to potrafię dostać tego typu komentarz i to jest naprawdę na maksa żałosne. I ja tak myślę, że to jest po prostu z zawiści. Dlatego, że raczej nie sądzę, żeby jakakolwiek rozsądna osoba, która ma trochę oleju w głowie, wierzyła w to, że utrzymuje się z benefitów. Słuchajcie, no tak dobrze to chyba w żadnym kraju nie ma, żeby państwo płaciło nawet samotnej matce tyle pieniędzy, żeby było ją stać no na wszystko tak naprawdę. Kurczę, bateria mi padła i w ogóle zanim się odpalił telefon, to straciłam wątek. Ale w międzyczasie przypomniało mi się coś. Przypomniał mi się jeden komentarz, który jak to usłyszycie, to naprawdę usiądźcie, jeżeli stoicie, bo możecie się przewrócić. Ten akurat pamiętam, bo to był hit, słuchajcie. Jakaś dziewczyna mi napisała, że... To właśnie też był jakiś taki film, w którym ja pokazywałam jakieś tam zakupy, czy kupiłam sobie tutaj do domu coś droższego, już nie pamiętam. I napisała mi, że... czekajcie, jak to było? Że niedługo zobaczę, że mi się job center, czyli jakby taki urząd pracy z Worcester dobierze do dupy i już nie będzie coś tam i się skończy kupowanie. Jak ja to przeczytałam, to sobie pomyślałam, że tylko naprawdę chciałabym zobaczyć, kim jest ta osoba, która takie rzeczy pisze, bo to naprawdę musi być bardzo smutna, bardzo nieszczęśliwa osoba, która sobie nie radzi w życiu, ponieważ żadna normalna osoba, która jest szczęśliwa, której się układa, nie ma w sobie aż tyle jadu i takiej naprawdę zawiści, zazdrości. Przecież to jest niewiarygodne, że ja kupuję jedzenie dzieciom, a dostaję tego typu komentarze. No przecież to jest coś naprawdę strasznego. Tak więc słuchajcie, no jeżeli ja dostaję tego typu komentarze, to od razu takie osoby banuję. Także no jeżeli chcecie sobie ulżyć i macie mi ochotę coś takiego napisać, no to oczywiście napiszcie, zostaniecie od razu zbanowani i to naprawdę świadczy tylko o was. No to jest naprawdę smutne i takim ludziom trzeba współczuć, bo w ich życiu na pewno nie dzieje się dobrze i widać, że oni nie są w stanie sobie z tym poradzić. Ja nie wyobrażam sobie, żeby pisać takie rzeczy komuś. Jeszcze tak co do tego pytania, z czego ty utrzymujesz całą rodzinkę? Więc tak, no po pierwsze, tak jak mówiłam, ja już wielokrotnie mówiłam, z czego się utrzymuję, jak wygląda moja praca i tak dalej. W pewnym momencie przestałam już mówić o na przykład kolejnych blogach, które zakładałam. W pewnym momencie stwierdziłam, że nie będę o tym mówić. Dlatego właśnie, że to wzbudza jakieś takie no złe emocje i po prostu zawiść w ludziach. Niestety to jest taka nasza ohydna polska przywara, ta straszna polska zawiść i to jest naprawdę szczególnie widoczne tutaj w Anglii. Każdy normalny człowiek, każdy taki fajny, normalny człowiek, z którym miałam styczność, mówił, że właśnie przeżył jakieś tam nieprzyjemności przez takie zawistne osoby. Tak więc w Anglii mieszka naprawdę bardzo dużo wspaniałych osób, wiele z nich mnie ogląda i ja ich darzę też naprawdę dużą sympatią, ale jest też, są też ludzie takiego naprawdę najgorszego sortu, tacy zawistni, zepsuci, tacy nieszczęśliwi, zgorzchniali, tacy przegnici tym jadem dosłownie. No ale życie, no to nie jest mój problem, tak? W każdym razie, no ja stwierdziłam, że już nie będę tutaj za dużo opowiadać na temat zarobku. Wiecie co, ja zawsze byłam taka naprawdę bardzo otwarta i nawet mówiłam, zadawajcie mi pytania, nie ma tabu, będę odpowiadać. Ale tak naprawdę ostatnio zaczęłam się zastanawiać nad tym i być może to jest dlatego, że stałam się taka bardziej pewna siebie i bardziej asertywna, a asertywna nie byłam nigdy wcześniej. I tak się zastanawiam, czy taka osoba, która ma odwagę napisać coś takiego w internecie, zadać takie pytanie, podeszłaby do mnie na ulicy i zapytała się wprost, z czego utrzymuje rodzinę. No raczej nie. I wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, które ludzie piszą i robią w internecie, a nie zrobiliby tego na żywo, bo po prostu to by było odebrane jako chamstwo, jako przejawa braku taktu, złego wychowania, no nie wiem, nazwijcie to jak chcecie.
Ale wydaje mi się, że takie pytania naprawdę nie za bardzo są na miejscu. Ja właśnie często jak dostaję tego typu komentarz, to próbuję sobie wyobrazić taką sytuację w realnym świecie, gdzie na przykład, wiecie, stoję przy kasie, powiedzmy w Pepco, mam zakupy, obok mnie stoją dzieci i podchodzi kobieta i się pyta, a skąd pani ma pieniądze na to? A co pani robi, że panią stać na to, żeby te chrupki temu dziecku kupić albo tą sukienkę? Wiecie, to jest takie... Jezu. To jest straszna żenada. To jest naprawdę straszna żenada. No ludzie, miejmy trochę taktu, miejmy trochę klasy, tak? No naprawdę, bo ja nie mam takiego obowiązku, żeby się tutaj spowiadać ze swoich dochodów i tak dalej. Jakiś czas temu myślałam o tym, żeby nagrać taki filmik, w którym zrobię pogadankę na temat tego, ile wydaję miesięcznie i myślę, że to by było bardzo ciekawe, taki filmik, w którym nie mówiłabym, ile zarabiam, ale mówiłabym, ile właśnie wydaję i nie wiem, zastanawiam się teraz, czy to zrobić. Wiem, że Karolina, która mieszka w USA, będzie taki filmik nagrywała i naprawdę czekam na ten filmik, bo on będzie dla mnie mega ciekawy. A teraz to tak się zastanawiam właśnie, czy to nagrywać, czy nie. Dajcie znać, czy byście chcieli taki filmik u mnie na kanale zobaczyć. Myślę, że dla wielu osób byłby ciekawy. No w sumie mnie też to bardzo ciekawi, ile kosztują koszty życia w innych krajach. Czy to w Polsce, czy w Ameryce. Gdziekolwiek. Jest to dla mnie naprawdę bardzo ciekawy temat i zawsze się pytam znajomych o ceny, jak mam tylko okazję. Ale nie wyobrażam sobie zapytać kogoś, kogo dobrze nie znam, kto nie jest dla mnie jakimś dobrym, bardzo dobrym znajomym albo przyjacielem, ile zarabia. Uważam, że to jest naprawdę nie na miejscu. Być może pieniądze nie powinny być aż takim tematem tabu, ale dla mnie to jest jakieś takie naprawdę... Nie wiem, no nie wyobrażam sobie. No, także ja ze swoich zarobków nie mam zamiaru się tutaj spowiadać. Uważam, że co z oczu, to z serca i lepiej milczeć na ten temat. Czekajcie, telefon. Kocica przyszła, muszę ją nakarmić. Dobra, kochani, bo tak się trochę rozgadałam. Czy ja coś miałam tutaj... Czekaj, czekaj, zaraz dostaniesz. No i dobra, no myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogadankę. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Kocica tutaj wcina. No jedz, jedz, jedz. Nie przeszkadzaj sobie. No chodź, Maksiu, chodź. Ojejku, ty spałeś w garażu? Tak się przeciągasz? Spałeś, nie? Zabieram się za przygotowanie kolejnego keto obiadu. I dzisiaj będzie pieczona pierś kurczaka. Ona jest ze skórką, dlatego że takie mają więcej tłuszczu. Z kalafiorem i fasolką. Bardzo dużo warzyw i to jest naprawdę super, bo będąc na diecie keto trzeba przyjmować spożywać odpowiednią ilość błonnika. Jest też jakiś sos, którego jestem bardzo ciekawa, takim zielem, który się nazywa tarragon. Ja pierwszy raz w ogóle słyszę o czymś takim. To jest porcja na dwie osoby i tutaj mamy 300 gramów kalafiora. Tej piersi jest około 300 gramów, to są dwie piersi, wiem, bo ważyłam. Mamy ten... Tarragon cały, 5 gramów, dwie cebulki, 75 gramów śmietanki 30%, bulion, on jest akurat w postaci pasty, chyba do każdego z tych dań jest taki właśnie bulion w postaci pasty. Tutaj jest mieszanka ziół. I co my tutaj mamy? Oregano, natka pietruszki, rozmaryn, majeranek, tymianek, szałwia, bazylia, sól, czarny pieprz i olej rzepakowy. I tutaj mamy 150 gramów fasolki. Jestem bardzo ciekawa, co to tym razem wyjdzie i czy rzeczywiście tego jedzenia będzie mniej niż wygląda tutaj na zdjęciu, no bo ostatnio to była jakaś totalna porażka. No i z takich moich rzeczy, które no nie były dołączone do tego zestawu, no to pieprz, sól i masło. Tutaj chyba był olej i masło. Tak, ale ja sobie użyję masła, nie będę używać oleju i woda jeszcze jest potrzebna. Dobra, więc tak, zaczynam od podsmażenia piersi posolonej i popieprzonej na patelni przez jakieś 5-6 minut i już sobie rozgrzeję też piekarnik do 200 stopni. Wstawiłam już kalafior, tutaj mam podsmażoną pierś kurczaka, no i zobaczcie, w rzeczywistości to wygląda tak, a nie tak. To są w ogóle takie dwa małe kawałki. Tutaj jest jeden większy i na nim tutaj właśnie ta skóra jest. A ten był bez skóry. Także słabo trochę. No te małe to mi się chyba szybciej upieką. No trochę lipa. Ty, panie śmieciarzu,
tu chodzi, chodzi, mięska by chciał. Zobaczcie, podłoga znowu brudna, muszę dzisiaj umyć. Posmakowałam sobie ten tarragon i ma naprawdę taki dziwny smak. Przypomina mi jakieś cukierki, które kiedyś jadłam. To jest totalnie ten smak, taki jakby lekko anyżowy, mocno ziołowy. No taki bardzo oryginalny, coś nowego. Do końca pieczenia zostało jeszcze 10 minut, ale wydaje mi się, że ten kurczak już będzie za chwilkę ok. No na pewno te dwa kawałki w sumie już są dobre. Użyłam sobie teraz tę przyprawę. No i wrzuciłam na tacę fasolkę. Polałam ją troszkę oliwą i dodałam sól i pieprz. Teraz będę to wkładać do piekarnika jeszcze na 10 minut, a kalafior już jest dobry, będę go wyjmować. Przygotowałam sos. Najpierw na odrobinie masła podsmażyłam tarragon i cebulkę, później dodałam 50 ml wody, całą tą śmietankę, no i tą pastę bulionową i wszystko wymieszałam i sos jest gotowy. I jest naprawdę smaczny, ma bardzo ciekawy smak, coś takiego innego. Jedzonko gotowe, tutaj mam tą jedną pierś, tutaj mam to drugie, nie wiem co, bo to jakieś skrawki były. I zobaczcie, tak to wygląda na zdjęciu. No i ja was błagam naprawdę, no przecież to jest żenada. Spójrzcie na ilość tego kalafiora, ile jest tu na zdjęciu, a ile jest tutaj. I jeszcze ostatnio mówiłam, że nie wiem, czy będę zamawiać kolejne pudełko, właśnie to Green Chef, że może zamówię sobie jeszcze przepisy niskowęglowodanowe. Ale wiecie co, nie będę tego już zamawiać, bo to naprawdę nie ma co. Kończę jeść i wszystko jest naprawdę pyszne. W ogóle ten kalafior super. Sos też. I zobaczcie to. I ja nie wiem, co to teraz będzie. Będę miała ciągle w domu obce koty. Na co liczysz? Idź do siebie, do domku, jak jesteś głodny. Ej, nie idź tam, hej! Kici, 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 kici. Chodź tu. No chodź tu, nie idź tam, no bez przesady. A wiecie co, ja jak jest ciepło, to lubię otworzyć drzwi szeroko. Lubię świeże powietrze. O. No i sobie usiadł i tyle. Sorry, ale tak jak mówiłam, ty nie wyglądasz na zabiedzonego. Kochani, żegnam się z wami piorunem, mówię jak najszybciej, dlatego że co chwilę kończy mi się pamięć. Mam tak przeładowany telefon, że muszę w nim zrobić totalny porządek, a jak nagrywam w jak nagrywam w 4K, to to miejsce znika dosłownie tak. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam was gorąco, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa, buziaki.